Dzień dobry, drodzy akwaryści. Kuba Jankowski z kanału Aquapasja. Serdecznie wszystkich witam. W końcu mam chwilkę czasu i mogę nagrać update z mojej piętnastki. Powiedzieć wam w kilku słowach, co nowego w moim zbiorniczku, w moim krewetkarium. No właśnie nie ma za wiele. Taką podstawową nowością jest zmiana lampki na lampkę AquaL Lady Slim. To jest lampka 5-watowa. I w dalszej części filmiku powiem, dlaczego wymieniłem moją lampkę Sunsun właśnie na tego Aquela. Ach, cóż w moim krewetkarium? W moim krewetkarium przede wszystkim krewetki, bluebolty. Cieszy mnie to, że wiele samiczek tych moich bluebolty nosi jajka, no i mam nadzieję w najbliższym czasie doczekać się małych bluebolty. Tutaj. Kolejny mieszkaniec, jeden z trzech mikroraczków. Raczki, no, odpukać na razie mają się bardzo dobrze. Mam je chyba od końca sierpnia. Mają się znakomicie, ładnie rosną, wylinki przechodzą bezproblemowo, więc cieszy mnie to bardzo. Kolejni mieszkańcy, drobnotka nadobna. Było ich chyba dwie, a jest chyba siedem. Mnożą się bardzo ładnie. Czują chyba się też tutaj dobrze, więc cieszy mnie to bardzo, że tych rybek przybywa. Fajnie wypełniają toni tego mojego zbiorniczka. Kolejni mieszkańcy. O, tutaj mamy jeszcze jedną z dwóch krewetek Amano. Ona przetrwała mi z mojej 32. Żyje sobie znakomicie i cieszy mnie to bardzo. Jeżeli chodzi o roślinki, no to tutaj szału nie ma. No mamy mikrozorium. Mikrozorium Pteropus to jest chyba. Tutaj mikrozorium Narrow. W tle na korzeniu mech. I z tym chem właśnie będzie wiązała się zmiana lampki, ale o tym za chwilę. Tutaj ładnie nam maskuje grzałkę rogatek, który rośnie na potęgę. Mikrozorium Petit Nana. I mikrozorium takie o białych liściach. No, zapomniałem w tej chwili nazwy. No, ale rośnie ładnie, to najważniejsze. No i to chyba wszystko, jeżeli chodzi o zieleninkę. Tutaj jeszcze na tafli mamy limnobium. No, ale już takie szczątkowe te limnobium. Jeszcze jest, więc jest. Dobra, to może o tym mchu i dlaczego zmieniłem lampkę. Na lampce Sunsun 2,5-watowej mech marniał. Mech zaczął marnieć, robił się brązowy, co bardzo wpływało na jakość zbiornika, zaniżało jego jakość, więc trzeba było coś z tym zrobić. A że moje dotychczasowe lampki, jakie tutaj miałem, sprzedałem, trzeba było szybko się zaopatrzyć w coś w miarę taniego, no i dobrego, więc wybór padł na Aquela. Lampkę mam od tygodnia, więc na razie ani wielkich plusów, ani minusów jej używania nie zauważyłem. Jeżeli mam tutaj na myśli minusy, no to chodzi mi o wysyp glonów. Nie ma go. Jeżeli chodzi o plusy, przyrost mchu, no wiadomo, przez tydzień nie będzie cudów. No ale już nie wiem, czy to filmik odda, ale w rzeczywistości widać, że czubki tego mchu mają takie jasno-zielone kolory, więc chyba te przyrosty będą, więc jest ok. Akwarium zrobiło się troszkę jaśniej, no i to mi bardzo odpowiada. Dekoracje, liście, szyszki, olchy, jakiś korzeń, jakieś skałki, nic odkrywczego, jeżeli chodzi o krewetkarium. Cieszy mnie to, że ten zbiorniczek jest zbiorniczkiem bardzo, bardzo, bardzo bezobsługowym. Jedyną tutaj moją ingerencją, już to od dłuższego czasu powtarzam, ale jeszcze raz to powiem. Jedyną moją tutaj ingerencją jest to, że co tydzień dolewam troszkę wody. Nawet nie robię takich konkretnych podmian, jak to robi większość krewetkarzy. Ja tylko dolewam to, co wyparowało. Woda jest oczywiście odpowiednio uzdatniona, ale większych podmian z reguły nie robię. Zdarzają się, ale są one bardzo rzadkie. Tylko uzupełniam to, co wyparuje. A paruje tej wody dość sporo, więc chyba nie jest źle. Jak widzicie, na
Morze widzicie. Na bocznych ściankach troszkę glana jest. To mnie cieszy, bo na nim używają sobie krewetki. Na przedniej szybie glona nie ma. Jakby się pojawił, to czyszczę go, ale dawno go nie było. Cóż jeszcze? Chyba nic. No, zobaczcie, zbiornik ma się całkiem dobrze. Wszystko w nim ładnie śmiga. Żyjątka sobie żyją swoim życiem. Mają chęć się mnożyć, więc czekamy na te potomstwo. Nikt nikomu w drogę nie wchodzi. Wygląda to moim zdaniem bardzo estetycznie, bardzo ładnie i niech sobie tak jest. Każdemu takie krewetkarium polecam. No nie ma, naprawdę nie ma wielkich ceregieli, jeżeli chodzi o zakładanie takiego zbiorniczka, ani o jakieś koszty. 15-20 litrowy zbiornik, trochę podłoża aktywnego pod krewetki, jakiś mech, jakiś korzonek, bardzo proste roślinki. W moim przypadku to są same epifity, czyli roślinki, które nie są sadzone w podłożu, tylko na jakichś dekoracjach, są do nich przymocowane. Może być grzałka, a nie musi. Jakiś mały filterek. U mnie to jest Versa Max Mini, który jest niesamowitym filtrem. Wszystkie negatywne opinie na jego temat, jakbym mógł, to bym wygasił, ponieważ w moim przypadku żadna z tych negatywnych opinii się nie potwierdziła. Filtr znakomity, jak do takiego litrażu 10, 15, 20 litrów. Gdy nasz zbiornik nie jest przerobiony, no to taki filtr jest jak znalazł, jest idealny. Tutaj mamy jeszcze taką rurkę, może nie rurkę, taki wylot od klimatyzacji akwariowej. To jest używane w gorące letnie dni. Tego jeszcze nie zmontowałem. Troszkę się przykurzyło, muszę to posprzątać. Więc taki klimatyzator jest tutaj jak najbardziej polecany do takiego zbiorniczka na upalne dni, żeby temperaturę na poziomie 24-3 stopni trzymać. Bez tego ani rusz. No wiadomo, jakieś oświetlenie, grzałka, tak jak powiedziałem, może być, ani musi. W moim przypadku raczej nie musi, a jest. I tak to, moi drodzy, wygląda. Moim zdaniem super sprawa dla każdego. Jak ktoś ma chwilkę czasu, chwilkę zacięcia i samozaparcia, żeby taki zbiorniczek sobie postawić i żeby o niego dbać. A dbanie nie jest czymś tutaj bardzo, bardzo trudnym. Sprowadza się tylko do takich bardzo podstawowych pielęgnacyjnych czynności, jak nakarmienie tej zgrai co jakiś czas, czasem podmianka wody, uzupełnienie tej wody, czasem przetarcie przedniej szyby z glonów, no i to wszystko. O żadnym odmulaniu tutaj nie ma mowy, wszystko sobie żyje tak, jak chce sobie żyć. Rybki pływają, mnożą się, krewetki też, myślę, że się zaraz będą mnożyć. Może jeszcze jakieś raczki się pojawią, zobaczymy. Tak to wygląda. Może jakiś rzucik stojaka na całość, wyostrzymy. Całkiem fajny zbiorniczek. Moim zdaniem oczywiście. Mam nadzieję, że waszym też. Kochani moi, to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Komu się podobało, proszę o zostawienie łapki w górę i o danie subika. To mnie bardzo motywuje do dalszego kręcenia. Wiem, że to jest oklepany tekst, ale takim moim celem jest dobicie do 100 subskrypcji. Trochę mi jeszcze brakuje. Mam nadzieję, że mój mały cel się uda zrealizować. Kochani, raz jeszcze wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia. Hej!